wrocławskim magazynie miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Koncert Mariusza Kalagi. Wystawa Polski Punk. Turniej akrobatyczny. W saloniku literacko-artystycznym już można obejrzeć wystawę pod tytułem Polski Punk. Autorem wystawy jest wielbicielka punk rocka Ania Dąbrowska-Lyons. No właśnie, teraz mówi się, że takim polskim punkiem jest hip-hop, ale czym była dla Polski ta kultura? Kiedy ona się narodziła, kiedy się zakorzeniła w Polsce, jak długo trwała? Na pewno pod koniec lat 70. I to było takie na fali rozwoju punk rocka w Ameryce i w Stanach Zjednoczonych, no i we Francji też. Po prostu to jakby padło na podatny grunt, ponieważ taka była epoka, taka była atmosfera. I to się jakoś tam rozwinęło i o ile wiem, to trwa do dzisiaj. Mhm. Że młodzi ludzie nadal się interesują punk rockiem i tym stylem, i tym jakąś taką postawą buntowniczą trochę. No właśnie, to tak nakreśliliśmy, czym jest punk rock i co można zobaczyć, co można oglądać w naszym saloniku literacko-artystycznym. Przede wszystkim zdjęcia z tamtych czasów, punk rockowców i gwiazdy punk rocka. Poza tym kopie fanzinów, znaczy takich gazetek, które wtedy były robione ręcznie, drukowane, powielane na ksero i dystrybuowane tak między znajomymi, między zainteresowanymi. Niektórzy pewnie sobie przypomną, jakie gwiazdy punk rocka mogłaby Pani wymienić, zespoły? Tak. No przede wszystkim Kryzys z Robertem Brylewskim. Tilt z Tomkiem Lipińskim, TZN Ksenna z Zygzakiem, Kult z Kazikiem. To już rzeczywiście takie topowe gwiazdy. A jak powstawała ta wystawa? Jak pani zbierała te zdjęcia? No po prostu jak, no, uczestniczyłam w tym wszystkim, chodziłam na koncerty, znałam ludzi, których fotografowałam i po prostu w ten sposób to powstało, a skończyłam szkołę fotograficzną i to była moja pasja, fotografia. Także no, robiłam to, co lubiłam. Wystawę można oglądać do 22 października. W Teatrze Miejskim odbył się koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Z tej okazji na scenie aż dwa razy wystąpił Mariusz Kalaga. Publiczność była zachwycona. Bardzo pytanie krótkie. No właśnie, świeżo po koncercie, jak była energia, była moc, podobało się? Moc, aż nogi same chodziły, chociaż siedzieliśmy niby, ale nogi chodziły. Zadowolone, szczęśliwe, jakby o trochę lat młodsze. I co teraz pani z tą energią zrobić, bo rozpoczyna się weekend i coś trzeba spożytkować? No, umówiłyśmy się z koleżankami na spacer, do Solanek, trochę sobie pobawimy się na kawkę. I będzie dobrze. I będzie dobrze. No, przed chwilą rozmawialiśmy z ludźmi, którzy właśnie wyszli z koncertu, bo tak naprawdę koncert się kończy, za chwilę drugi koncert. Jak emocje? Dlaczego w ogóle pani dzisiaj zdecydowały się przyjść do naszego Teatru Miejskiego? Dlaczego? No piątek, piątunio, więc wypada gdzieś wyjść. No właśnie. Taka relaksacyjna, miła, przyjemna. Lubi pani śląskie szlagiery? No, lubię też. Nie tylko. A, czyli w ogóle muzykę, tak? Bardzo. Nastawienie widzę pozytywne jest. Oczywiście. A pani lubi muzykę ogólnie czy szczegółowo akurat to? Lubię muzykę. A śląską muzykę też? No, zdarza się. Do czego życzyć? Bo słucha właśnie program taki śląski, to... To się pani też osłuchała. Słyszę. To życzę udanej imprezy. Dziękuję bardzo. Tuż po pierwszym koncercie udało nam się porozmawiać z panem Mariuszem.
No, rozmawialiśmy przed chwilą z fanami, zachwyceni. Mówią, że czują się, jakby mieli 30 lat mniej, naładowani pozytywnie na weekend. Jak pan to robi? Znaczy, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie po raz kolejny do Inowrocławia. Ostatnio to byłem 7 lat temu, ale wy jakby widzę, u was się czas zatrzymał, także no, jest jak jest, sami wiecie. Cieszę się z tego niezmiernie. No, publiczność wiedziała, po co przyszła i to mnie najbardziej cieszy. W związku z tym no, takie zaproszenia dla mnie to jest miód na moje serce. No. Na czym polega ta siła w śląskiej muzyce, że ona rzeczywiście porywa publiczność? Wie pan co, do końca to nie jest takie śląskie, jeśli chodzi o mnie, bo ja tak rzeczywiście nie jestem Ślązakiem, jestem Zagłębiakiem takim z Galicji, mówiąc krótko. Wydaje mi się, że pewną melodyką, to jest pewnie takie zaczerpnięte wzory, niektórzy mówią szlagwort za naszej zachodniej granicy, ale ja raczej staram się wykorzystywać nasze słowiańskie wzorce. Śpiewam już 35 lat, w zeszłym roku miałem swój benefis. Najtrudniej zagrać prostą muzykę i to jest taka dewiza. Musi być zwrotka, refren. Stosuję tą melodykę od wielu lat. Widzę, że to trafia, w związku z tym no po co tu ryzykować i po co eksperymentować? To się sprawdza. A poza tym jak człowiek jest prawdziwy, tak jak tu w menu, nie udaję kogoś, kim nie jestem, to ludzie też to widzą, czują. No i to się przenosi, nie? Właśnie, bo ludzie podkreślają, że już nie tylko same wykonanie, sam wokal, tylko też umiejętność rozmowy, interakcja z publicznością. Za to też pana chwalą. Powiem, ja kocham ludzi. No i ja, dla mnie energia od ludzi też dużo daje. Ten czas 14 miesięcy, kiedy żeśmy nie pracowali, był trudny, no ale dla wszystkich był trudny. Nie można tego ukryć. Jak widzę ludzi, to zupełnie coś innego. Jak próbowali mnie namówić do koncertów online, no to stwierdziłem, sorry, ale to jest nie moja bajka i nie robiłem tego absolutnie. Natomiast jak mam kontakt z publicznością, to porywa. No i to chyba też się udziela, bo to no, trzeba kochać ludzi. No, co tu dużo gadać. Koncert zorganizowało miasto Inowrocław. W hali widowiskowo-sportowej zakończyły się międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w akrobatyce sportowej Inowrocław 2021. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Klubu Akrobatyki Sportowej Akrosul Inowrocław. Otwarcia zawodów dokonał prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Zawody przeprowadzone były dla uczestników klas trzecich oraz dodatkowo poza turniejem dla grup wiekowych 11-16 lat. Główną areną była duża sala hali widowiskowo-sportowej, ale zawodnicy mieli też do dyspozycji salę rozgrzewkową. Największą grupę uczestników stanowili oczywiście zawodnicy naszego klubu. Lena, jesteś uśmiechnięta, ale chyba trochę stres jest, bo sporo twoich podopiecznych. A owszem, stres jest, bo sporo moich choreografii dzisiaj zaprezentuję dzieci i młodzież. Całą noc nie przespana, bo w stresie. Ale myślę, że będzie wszystko dobrze, bo przygotowywali się bardzo intensywnie. Ale z tego, co obserwuję tutaj, podczas zawodów konkurencja też nie spała. Więc no, cóż, będzie walka, nie? Uczciwa. Ale dzieci z waszego klubu i w ogóle z Inowrocławia chyba trochę już się otrzaskały z zawodami, bo tych zawodów w Inowrocławiu, czy w tej hali, czy jak poprzednio w Mątwach, odbywa się ostatnio dużo. A zawody się odbywają, ale to po raz pierwszy w Inowrocławiu są międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików się odbywają. Raz miałam okazję być na tych zawodach w Bydgoszczy. Też było sporo klubów. Dzisiaj chyba na dzień dzisiejszy 6 klubów przyjechało z naszego województwa. 6 klubów tak przyjechało w sumie tutaj dzisiaj. No ale twoja największa wiedza to jest o waszym klubie. Powiedz, powiedz jak mniej więcej dużo dzieci startuje i, no, i jak prężna jest w tej chwili ta dyscyplina w Inowrocławiu. W tej chwili uważam, że poziom Inowrocławia bardzo wzrósł, bo współpraca taneczna i akrobatyczna między nami trwa. Pomagam właśnie w klubie Akrosul Inowrocław od strony tanecznej, robię im choreografię. Ostatnio sporo nowych choreografii zrobiłam, więc dwójki i trójki akrobatyczne u nas wyjdą. Dokładnej ilości uczestników nawet nie znam, ale no sporo w konkurencjach wystąpią. Niektórzy dzisiaj debiutują z nowymi choreografiami. A powiedz, jaka jest rola na przykład procentowo choreografa w przygotowaniu takiego zawodnika do zawodów, a jaka trenera? To znaczy choreografię się ocenia jako ocenę artystyczną, 50% idzie i 50% oceny akrobatycznej. I jedno i drugie jest bardzo ważne. Bez przygotowania tanecznego sama akrobacja to jest za mało, tym bardziej, że muszą wystąpić do muzyki. A
A bez akrobatyki nie byłoby po co tego tańca wystawiać, no bo to nie są zawody taneczne, więc tutaj obie prace są ważne nasze. A jak to wygląda w praktyce? Czy to jest tak, że dziecko najpierw uczy się różnych takich sportowych części takiego występu, a potem choreografii? Czy to się równolegle dzieje, czy może odwrotnie? A zazwyczaj to się odbywa tak, że przychodzą na zajęcia z akrobatyki, uczą się podstawowych elementów, występują jeszcze bez muzyki, z takim układem typowo akrobatyczno-gimnastycznym. Pokazują różne elementy po kolei i od tego się zaczyna. To są początki. Potem oczywiście się wprowadza już zajęcie taneczne, grupowe i indywidualne. I kiedy widzi się, że dziecko jest gotowe i ma talent, no to już coś dobiera się dalej. Dwójki, trójki i wystawia się na zawody. A jak to wygląda, jeśli chodzi o tych rodziców czy dzieci, którzy chcieliby jeszcze do waszego klubu dołączyć? Czy jest taka możliwość? Tak, jest taka możliwość. Zajęcia odbywają się, czyli treningi w Jaksicach i na hali Osir tutaj w Wrocławiu. Na stronie Akrosuli na Wrocław są informacje na bieżąco. Można zadzwonić do trenerów, umówić się na pierwsze spotkanie i dowiedzieć się szczegółów. Grupy są otwarte, więc jak dzieci są utalentowane i chcą ćwiczyć, tam pracować, jak najbardziej zapraszamy. A predyspozycje? Wysportowany czy bardziej utalentowany tanecznie? To się okaże już w trakcie pracy, bo tak nie można z góry stwierdzić, że ktoś jest utalentowany. Najpierw trzeba zobaczyć, czy rzeczywiście... I czy ma to samo zaparcie, bo to jest bardzo ważne, bo to jest naprawdę ciężka robota. Czyli trzeba przyjść, spróbować, a potem dopiero ewentualnie podjąć decyzję. Tak, dokładnie. Trzeba przyjść, spróbować i wytrwać w tym. Na matach gimnastycznych i materacach swoje umiejętności prezentowali też zawodnicy z innych klubów, m.in. UKS Kociewie, Starogard Gdański. Pani Agnieszka już uśmiechnięta, bo już stres ten pierwszy za panią, pierwsze występy już waszych zawodników z głowy. Tak jest, dwójki już mamy za sobą, teraz czekamy na kolejne zawodniczki, trójki kobiet. Już przed tą rozmową trochę gawędziliśmy o akrobatyce i sama pani mówiła, że stres jest tym bardziej większy, że tych startów ostatnio z uwagi na pandemię mniej. Tak, oczywiście. Właśnie cały czas byliśmy jakby troszeczkę zamknięci. Trenujemy tak naprawdę my jako klub od września, więc tak naprawdę trzeci tydzień treningów za nami i dzieci musiały się zmierzyć nie dość, że z nowymi elementami, to i ze stresem, bo to są pierwsze ich starty w ogóle w jakichkolwiek zawodach. A jak pani ocenia to, co udało się tutaj dzisiaj pokazać? Znaczy dzieciaki fajnie, jestem zadowolona. No tak jak pan tu mówił, że stres zjadł dziewczynkę, był mały upadek, no ale wyciąga się z wnioski. Wiemy, że musimy dalej pracować, będziemy pracować i mam nadzieję, że później się będziemy pokazywać z jak najlepszej strony. A ile przywiozła pani tutaj, nie chcę powiedzieć dziewczynek, bo nie wiem, ale dzieci? Bardzo malutko w tym roku, bo tylko 6 zawodniczek, ponieważ właśnie moje zawodniczki wcześniej brały udział w drugiej klasie sportowej i nie mogą się powielać zawody i zawodniczki na takich ważnych zawodach w różnych konkurencjach. Dlatego nas dzisiaj jest w okrojonym składzie jesteśmy. Ja tak patrzę, tu są same zawodniczki, ale to chyba nie jest tak, że chłopcy nie mogą startować. Będą startować chłopcy, ale w tym roku nie z naszego klubu, z klubów właśnie innych będą startować. Oczywiście chłopcy są bardzo, bardzo mile widziani właśnie na akrobatyce sportowej, więc wszystkich zapraszamy chłopaków do nas. No tak, bo tak trochę przylgnęło to, że to jest taka dziewczęca dyscyplina, ale przecież dla chłopców, którzy chcą uprawiać sport, byłyby to super podstawy, prawda? Absolutnie tak. Właśnie ja też mówię i współpracujemy my jako klub z innymi trenerami innych sekcji, na przykład z piłką nożną, bo gimnastyka to są podwaliny naprawdę każdej dziedziny sportu, więc jak najbardziej akrobatyka, żeby chłopcy zaczynali od akrobatyki, będzie super. A wasz klub w Starogardzie Gdańskim to jest klub, który ma długie tradycje, czy jest to jak w miarę nowa instytucja? 15 lat za nami, jesteśmy z tego bardzo dumni. No i tak 15 lat już sobie walczymy właśnie i jest to naprawdę ogromna dla mnie pasja, zaangażowani jesteśmy wszyscy, nie tylko ja, prowadzi również treningi Jarosław Dam i Marta Kisiel, więc zgrany z nas duet, trio.
No i właśnie ćwiczymy na hali Agrokociewie w Starogardzie Gdańskim. No ale jak będzie to oglądał ktoś nie ze Stargardu, tylko z Inowrocławia, to tą samą drogą powinni iść rodzice również chłopców, którzy chcą grać w piłkę, koszykówkę, siatkówkę, zacząć od akrobatyki. Oczywiście, że tak, bo naprawdę gimnastyka to jest podstawa, to są podwaliny wszelkich dyscyplin sportowych, czy ta siatkówka, koszykówka, piłka nożna. I później rzeczywiście trenerzy z piłki nawet nożnej mówią, że żałują, że nie zapisali swoich zawodników na akrobatykę, ponieważ im później brakuje tej, żeby ciało było rozciągnięte, mięśnie inaczej są przygotowane, więc naprawdę chłopcy 6-letni, 7-letni, zaczynajcie od akrobatyki. Jeszcze na koniec, jak się pani tutaj w Inowrocławiu podoba i same zawody? Jak zawsze bardzo wspaniale, atmosfera bardzo fajna. Zorganizowanie właśnie tutaj pan Albin Grablewski z tego klubu na wysokim poziomie, nic nie można im zarzucić tak naprawdę. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.